Nie spać, słuchać. Podcast serialowy Estrady Poznańskiej. Zapraszają Pat Tomaszewski i Kuba Wojtaszczyk. Dzień dobry, witamy w kolejnym odcinku naszego podcastu. Nie spać, słuchać. Pat Tomaszewski. I Kuba Wojtaszczyk, hello. Dzisiaj zajmiemy się pierwszymi odcinkami nowych seriali, które pojawiły się stosunkowo niedawno na różnych platformach. No i sprawdzamy, czy pierwsze odcinki zdały... Co egzamin, zdały? Egzamin. Czy zdały egzamin? Wydamy wyroki, czy będziemy kontynuować po tych pierwszych odcinkach. A kto cię powołał, żebyś wydawał wyroki? Pan Bóg. Wiesz, że jest taka anegdota z Kathy Griffin i Destiny's Child i Beyoncé, gdzie Kathy Griffin została zatrudniona przez kanał E!, żeby zadawać śmieszne pytania na czerwonym dywanie i podważyć całą ważkość tych wszystkich pytań o pokój na świecie. I zapytała Destiny's Child, jeżeli wy jesteście dzieckiem przeznaczenia, to kto jest ojcem przeznaczenia? Who's the Destiny's father? I co odpowiedziała Beyoncé? Bóg. Po polsku odpowiedziała? Tak. I said, girls, I have a question. If you're Destiny's child, who's Destiny's daddy? That's funny, right? Okay, so Beyoncé leans in and she goes like this. God. Get the fuck out of here. Ale też była tam Stella McCartney, której Kathy Griffin zadała pytanie. Stella, wyglądasz bardzo chudo. Kiedy ostatnio jadłaś? A ona, 2 lata temu. No. Ona jeszcze żyje? Na pewno żyją producenci i twórcy. Jaki wstęp, na pewno żyją. To co, może przejdziemy do tych nowych seriali, żeby już nie stracić jakiejkolwiek wiarygodności u słuchaczy. Tak, to rozpocznijmy od serialu... Oni jeszcze żyją. To rozpocznijmy od serialu, który w Polsce na pewno ma niezły buzz. He'll be pretty fantastic tonight. First time I've seen my clone food. You always seem to get it right. Wish you sounded like that last night. Fuck you. The Eddie, który jest na Netflixie, z tego względu, że gra tam Joanna Kulik. Brawo. Brawo. Serial reklamowany jest jako produkcja Damiena Chazelle'a, czyli reżysera takich filmów jak La La Land i Whiplash i First Man, co jest niezłym chwytem reklamowym. Ponieważ... A nie jest do końca prawdą. Tak, ponieważ Damien Chazelle reżyseruje 2 z 8 odcinków, no i też jest producentem. No ale wiadomo, że jego nazwisko jest najbardziej sławne, jak również brak poczucia humoru. Ale o czym jest ten serial? Może powiedzmy to. Głównym bohaterem jest grany przez André Hollanda Elliot Udo, który niegdyś był cenionym nowojorskim pianistą jazzowym, a dziś jest współwłaścicielem tytułowego klubu w Paryżu. Występuje także w roli kompozytora muzyki, menadżera kapeli prowadzonej przez wokalistkę Mają i to jest właśnie wspomniana Joanna Kulik. Asia gra super, trzeba to powiedzieć od razu na dzień dobry. Bardzo mi się podoba. To, co robi Joanna z tą postacią, sprawia, że ona jest wiarygodna i żywa. To jest twoje zdanie. Moje zdanie jest takie, że faktycznie gra bardzo fajnie, ale ja nie wierzę w to, że ona potrafi porwać tłumy w tym klubie, bo... Zanim jeszcze jakby wydamy ten nasz wyrok, wspaniały, trzeba powiedzieć, że wspomniany Elliot ma wspólnika i to jest Farid i oni razem prowadzą ten klub, no i faktycznie oni tam sobie, no niezbyt dobrze sobie radzą, bo ten klub trochę podupada. Jakby w czasie pierwszego odcinka dowiadujemy się, że Farid jest zaangażowany w jakieś szemrane interesy i na końcu tego odcinka ginie. Czyli mamy tajemnicę kryminalną, mamy opowieść o jazzie, mamy mozaikę bohaterów, na których twórcy skupiają się po kolei, bo każdy odcinek jest dedykowany też z imienia komuś innemu. Ale mówimy o pierwszym. Mówimy o pierwszym. Czy ten pierwszy jest na tyle wystarczająco zachęcający, żeby spędzić z tymi bohaterami przygodę całosezonową? Nie jest. Dla mnie to jest too much. Te wszystkie rzeczy, na które się składa ten odcinek, czyli serial muzyczny, czyli dramat, czyli kryminał, uważam, że jest po prostu tego za dużo. I rzadko to się zdarza, ale usnąłem 3 razy. What? I naprawdę, i to jest tak, że budziłem się tylko jak faktycznie wchodziła muzyka, wkurzony, że jest za głośno. Więc generalnie być może to też jest tak, że ja najbardziej, jeżeli się trzymamy tego Chazelle'a, on zresztą pierwszy odcinek wyreżyserował, ja najbardziej z jego filmów lubię First Mana, czyli o lądowaniu na Księżycu. Mm-hmm. I być może dlatego, że ja i muzyka, no nie za bardzo.
I jeszcze wydaje mi się, że ten serial, w sensie przynajmniej ten pierwszy odcinek, wyprzedził, jak to się nazywa, social distancing? Tak. Dlatego, że w pierwszych scenach, jak widzimy ten klub i tam sobie Jasia Brzdenka... Tam są takie odległości między stolikami. Tak, tak, dokładnie. Dokładnie. A później jest też tak, że w klubie nie ma w ogóle osób, bo ten klub podupada. No i później jak ten Farid ginie, no to jest taka impreza jakby na cześć tego kolesia i nagle wchodzą tam tłumy, które niedługo pewnie wejdą, jak już zniosą nam te wszystkie obostrzenia, ale ja mam takie wrażenie, że po prostu wepną wszystkich statystów i oni za bardzo nie wiedzą, co mają robić. I tak wiesz, stoją, trochę siedzą, niby tam się ruszają i generalnie to jest taką sztucznością to wszystko biło, że nie mogłem w ogóle wejść w ten serial. Pomijając fakt, że usnąłem. Trzy razy. Ale mam plus. O. Jeden plus. I to jest Paryż. Dlatego, że nie jest to Paryż z pocztówki, który pewnie by dostała Villanelle. Jest to Paryż gdzieś z takiego pobocza. Jest tam no niezbyt czysto, jest brudno. No, czyli prawdziwy Paryż. No taki wiesz, jakby zupełnie nie pocztówkowy. I nawet jest taka jedno ładne zdjęcie, taki kadr, gdzie statua wolności, wieża Eiffla. Znowu to zrobiłem. Ale ten sam twórca, więc jest wybaczony. Wieża Eiffla wyłania się zza takich zwykłych kamieniczek, jakichś takich bloków. Jest takim klocem w środku miasta. To jest wspaniały kadr, i który trwa sekundę. Więc... z całego godziny. W ogóle ten pierwszy odcinek ma godzinę... Okropnie ponad duże. Godzinę. I się bardzo duże, ale muszę powiedzieć, że jeżeli ktoś lubi opowieści, które tworzą własny, specyficzny klimat, to myślę, że może się odnaleźć. Ja też poczytałem sobie dosyć dużo na temat relacji Damiena Chazella do muzyki, ponieważ tak jak on ma wielu miłośników, tak ma też wielu przeciwników, którzy twierdzą, że on nie rozumie jazzu. I mają duży problem z tym, jak jazz był portretowany w La La Landzie. Bo jest biały. Jak i w tym serialu. I nie można się nie zgodzić z tym, że jest pewien dysonans pomiędzy tym, jak ta muzyka brzmi, a jak jest portretowana na ekranie. Ja też nie jestem fanem tego pierwszego odcinka, jednakże bardzo ciekawi mnie to, w jaki sposób pokażą twórcy następne postaci w tych dedykowanych im epizodach. Szczególnie, że wyczytałem, że odcinki, których nie reżyseruje Chazelle, są dużo, dużo lepsze. Ale to nie jest taki serial, gdzie pójdę do znajomych i powiem, ej, musicie to koniecznie zobaczyć. Po pierwsze też tytuł jest tak strasznie zły, że koniec. Ale... Ale nie przetłumaczyli na polski wir. Jest tylko diety. No, niezbyt, ale wiesz co, mam wrażenie, że tam wszyscy są z przypadku i po prostu dostają role, w których się nie czują, albo nie mają kompetencji ku temu, żeby je oddać w 100%. Czyli według ciebie twórcy źle skonstruowali postaci, ponieważ nie czujesz tych relacji od razu. Tak, to też jest tak, że tam są osoby z różnych światów, posługujące się różnymi językami, jakby mają różne rodzime języki, mhm. I wiadomo, że pewnie ten kontakt mógłby być utrudniony. To można byłoby pokazać, ja nie wiem jak jest później, ale jeżeli masz godzinę na wykorzystanie i ją tak naprawdę marnujesz, no to niekoniecznie chciałbym zobaczyć, co jest dalej, nie? Zwłaszcza, że to jest każdy odcinek trwa godzinę, to jest jak na serial, to jest bardzo dużo. Szczególnie też, że dostajesz bardzo dużo wrażeń słuchowych, wzrokowych. Ta kamera też z ręki w tym pierwszym odcinku bardzo tak. Często jest mocno angażująca dla oczu i masz takie wrażenie, rzeczywiście już dzisiaj użyłeś tego sformułowania, że trochę jest too much w tym odcinku. Mhm. Jakby chcieli pokazać zbyt wiele emocji i elementów jednocześnie. Ja też tak miałem, rzeczywiście co prawda nie zasnąłem, nie byłem na tyle przekonany, żeby z wielką pasją zobaczyć kolejny odcinek. A jeszcze jak już się pojawił ten wątek kryminalny, to mówię, Boże, co jeszcze tam będzie? Tak, tak, tak. To jest pierwsza nowość, o której dzisiaj opowiadamy. Nasza diagnoza jest taka, że Kuba niekoniecznie poleca, by zobaczyć go dalej. Nie polecam. A ja uważam, że można dać szansę, bo kto wie, świat muzyczny jest bardzo specyficzny, może będzie się rozwijał tak jak utwory na płycie, nie zawsze pierwszy nam się podoba, ale potem można trafić na jakieś sreberko. No jest jak wspaniale. Pat, wspaniale. Może to też być na przykład smerfne hity, to mogą być. Ojejku, miałem tę płytę. Tak bardzo. To teraz przejdziemy do drugiego tytułu. Na Netflixie 15 albo 8 maja, ja mylę daty podczas pandemii, zadebiutował autorski serial Mindy Kaling, oparty na jej dojrzewaniu i wspomnieniach z dzieciństwa. Sophomore year is gonna be our year. You can feel it, but we're not cool. Hey Jonah, you smell great today. It's Forever by Mariah Carey. Oh, buckle up for some steamy teen romance. Oh shit.
Mindy Kaling możecie kojarzyć bardzo mocno z serialu The Office, ale też z jej autorskiego serialu na Hulu, czyli The Mindy Project. Ale też była w obsadzie The Morning Show. Było widać, że Mindy miała tam większą rolę, tylko została wycięta. O, proszę, zapomniałem, że ona tam była. Kogo ona tam grała? Z konkurencyjnej stacji prezenterkę. No, Mindy jest niezwykle mądrą osobą. Napisała też film o late night trollach z Emmą Thompson. Z Emmą Thompson, late night się nazywał. I ten film jest bardzo ciekawy, napisany, jest bardzo mądry. Świetnie komentuje ten zdominowany przez mężczyzn świat i zbudował też nieszablonową postać, którą właśnie grała Emma Thompson. Mindy udało się przebić, co jest w ogóle wielkim sukcesem, ponieważ ona reprezentuje mniejszości etniczne, nie jest ideałem piękna, a jednak udało jej się w tym dosyć zamkniętym świecie przebić na tyle, że ma teraz możliwość tworzenia tego, na co ma ochotę. I kiedy Netflix zaproponował jej umowę, powiedziała, że chciała stworzyć serial o swoim dzieciństwie, ponieważ jest ono wyjątkowe. Jako córka małżeństwa pochodzącego z Indii musiała konfrontować swoją wizję Ameryki z rzeczywistością, a dodatkowo do tego dochodzi jej kulturowe i religijne wychowanie, które bardzo odbiegało od jej rówieśników. Straciła też dosyć szybko ojca, miała dosyć ciekawą relację z matką, no i przede wszystkim musiała odnaleźć się w systemie szkolnictwa amerykańskiego, które, jak wiemy w Polsce z serialu Beverly Hills 90210, do najłatwiejszych nie należy. Jest to kolejna propozycja Netflixa, która opowiada o szkole licealnej i według mnie najsłabsza z tych wszystkich. Tytułu nie powiedziałeś jeszcze, chciałem. Dziękuję. Nazywa się Never Have I Ever. Zwróciłem uwagę na ten serial, ponieważ w prasie, którą czytam, bardzo dużo było nagłówków, że wreszcie świeża, ciekawa opowieść, która nie emanuje białymi ludźmi i stereotypowymi bohaterami. I podszedłem do tego serialu z wyżej powieszoną poprzeczką, co było chyba dużym błędem, bo po pierwszym odcinku, kiedy zobaczyłem, jak ta produkcja została zrobiona, a mam tu na myśli kamerę, muzykę, ujęcia i przede wszystkim montaż, jestem bardzo zniesmaczony, bo to, co mądrego stara się Mindy powiedzieć o wychowaniu we współczesnej Ameryce, zostaje całkowicie, według mnie, przekreślone przez produkcję tego serialu. To, jak kamera jest często nakierowana na aktorów, to jest skandal. Dziękuję. Wydaje mi się, że trzeba dodać, że co nie jest niespodzianką, ale jednak jesteśmy dwoma białymi kolesiami i do tego mieszkamy w Polsce, więc jednak patrzymy na dojrzewanie i jeszcze dojrzewanie osób jakby z innej rasy zupełnie inaczej. Jakby trudno nam będzie skonfrontować nasze polskie, nie wiem, wychowanie, czy nasze białe patrzenie na świat jednak z punktu jakby uprzywilejowanego, z tym, z czym się musiała spotkać Mindy i z czym się spotyka główna bohaterka tego serialu. Ja czytałem jakby przed podcastem recenzję na portalu The Cut i tam krytyczka, która się nazywa Sanjita Sainkurt, opowiada właśnie o tym serialu, o Never Have I Ever, ze swojego punktu widzenia, jakby też konfrontuje ze swoim dojrzewaniem i z tymi stereotypami, z którymi musiała walczyć, z którymi się spotykała. No i faktycznie ten serial, próbując pokazać dojrzewanie pierwszego pokolenia Indian American w białym społeczeństwie, używa stereotypów i wykorzystuje tropy, które wcześniej były używane w podobnych produkcjach, tylko z białą obsadą. Dzieciaki, które nie są białe, mają prawo do obejrzenia serialu, w którym się odnajdą, mimo że to jest jakby podejście takie stereotypowe, w sensie stereotypowe do, nie stereotypowe do rasy, tylko stereotypowe do fabuły na przykład, nie? Że ona jednak chce to dziewictwo zracić. Dziewczyny chcą być na imprezę, jakby chcą być popularne, chcą być atrakcyjne. I to jest super, że mają swoje reprezentacje. Świetnie, że taki tygiel kulturowy, jakim jest Ameryka, ma też takie seriale, w którym właśnie naprzód wychodzą osoby innych ras i innych religii, i które uznają inne wartości. Wyznaczam granicę w momencie, w którym scenariusz jest świetny, a realizacja jest bardzo słaba. Ja mam taki problem, że nie przepadam generalnie za produkcjami o nastolatkach, ponieważ najczęściej bawią mnie dorośli. Masz rację, mnie też bawią bardziej dorośli w tym serialu, szczególnie Niecy Nash, którą kocham z Reno 911, czy chociażby z Pazurów, które są wspaniałym serialem na pandemię. I Niecy Nash, która w tym serialu gra terapeutkę Devi, rzeczywiście błyszczy, ale ona jest też świetna charyzmatycznie od początku do końca wszędzie, gdzie się pojawi. Jeżeli ktoś nie widział na przykład super śmiesznego serialu Reno 911, Reno 911, o wspaniałej grupie mozaice policjantów z Reno
Reno w Las Vegas, Nevadzie, to koniecznie teraz googlujecie i szukacie, szczególnie, że Lino po tam kilkunastu latach wróciło i właśnie dobija się do nas z nowym sezonem. To jest takie wspaniałe. Nasz gra w przeciwieństwie również, do Never Have I Ever. Nasz gra również w serialu, który już tu polecaliśmy, czyli Mrs. America. No Never Have I Ever. Wydaje mi się, że jeżeli nie miałbym innych seriali do oglądania, to bym zrobił sobie binge-watching. I bym to po prostu połknął, bo tam nie ma tej, to jest półgodzinne odcinki, fabuła się zawiązuje, jest to bardzo netflixowskie. I na przykład, co bardzo, bardzo mi się spodobało, to to, że narratorem jest John McEnroe, to jest taki słynny tenisista amerykański i to ma bardzo fajne wytłumaczenie, dlaczego tak jest. I to jakby, to kupiłem bardzo. I jakby też te interesujące jest, są te zmagania tych nastolatek, które każda jest inna i każda nie jest biała, co jest super. One nie chcą być do końca popularne. One wiedzą jakby, że tak naprawdę nie cheerleading jest najważniejszy, tylko to później jakby w życiu, tylko to, żeby iść do koledżu i tak faktycznie Devi chce zrobić, że jakby ona ma plan jasny na przyszłość. I to jest bardzo fajne. Ja zazdroszczę tym świadomym dzieciakom teraz, że one wiedziały, czy wiedzą, co chcą zrobić, wiedzą, na czym się skupić, na jakich dziedzinach i co ich interesuje, a ja tak nie miałem. I też nie miałem osoby, która by mnie poprowadziła w liceum na przykład. A Devi ma. I mimo, że dalej ma problemy takie chęci nastoletnie i ma jakieś kompleksy i męczą ją jakieś tam, wiesz, stereotypy dookoła, to jednak te jej wybory pewnie w przyszłości będą podyktowane pełną świadomością. Zupełnie patrzymy na historię amerykańskich szkół troszeczkę inaczej. Wiesz, mówiliśmy o Glee jakiś czas temu. I to jest, wiadomo, że ten serial nie do końca jest udany, ale też jakby wykorzystuje podobną narrację, że daje głos tym osobom, które nigdy tego głosu nie miały. I to już, wiesz, nieważne, czy mają inny kolor skóry niż biały, czy są białe i po prostu były poniewierane. Chodzi o to, jakby tak ogólnie patrząc, że mogą wypowiedzieć swoje zdanie. Dostają jakiś kawałek tego swojego amerykańskiego ciasta. No jak ładnie. To jest Never Have I Ever, po polsku jeszcze nigdy. Ja nie polecam ze względów realizacyjnych. Lepiej byłoby poczytać książkę w temacie albo scenariuszowo i wyobrazić sobie sytuację. A Kuba, jaka twoja decyzja, twój wyrok? Jeżeli lubicie seriale o nastolatkach i też seriale takie netflixowskie, bo to jednak jest bardzo podobna matryca do podobnych produkcji, to jak najbardziej tak. Wydaje mi się, że po prostu poświęcić kilka godzin w weekend to też nie jest dużo, a w obecnej sytuacji, gdy w pewnym momencie te seriale się skończą, jeżeli nie będą kręcić nowych, warto dać szansę. A nie wiem, czy słyszałeś, że Netflix powiedział, że ma już cały rok zaplanowany z premierami i spokojnie. No, tylko, że no wiemy, jakie są te netflixowskie premiery czasami. Never Have I Ever dla osób do 13 roku życia. Jeżeli chcielibyście natomiast, tak jak Kuba mówi, zobaczyć coś o szkole, to gorąco bardziej zachęcam, żeby zobaczyć Sex Education niż Never Have I Ever. Kolejna premiera. Jest to serial HBO, który się po polsku nazywa bardzo brzydko, to wiem na pewno, po angielsku I know this much is true i to brzmi lepiej. dlaczego? Bo angielski jest lepszy. Your brother was placed in a forensic hospital because he's seriously mentally ill. Ray is a paranoid schizophrenic. It's not mom's fault. You don't just give up on the people you love. Serial to jest rodzinna saga przedstawiająca dwie równoległe historie życia braci bliźniaków. No i oczywiście to życie jest naznaczone zdradą, poświęceniem, wybaczeniem. Generalnie jest bardzo smutno. I oglądamy losy Dominika i Tomasa na różnych etapach ich życia, bo cofamy się do ich dzieciństwa, patrzymy też na ich teraźniejszość, czy to są wczesne lata 90. XX wieku. No i co jeszcze? Serial oparty jest na wielokrotnie nagradzanej powieści o tym samym tytule i reżyserem i scenarzystą serialu, co tłumaczy, dlaczego ten serial jest tak smutny i po prostu rozdzierający serce, jest Derek nie wiem jak to się czyta, Kenferenc. On zrobił Blue Valentine, na pewno kojarzycie, z Ryanem Goslingiem i z Michelle Williams. On tam ją tłucze, ona nieco od niego odejść. Smutne, studium, ale wspaniałe. Traumy, tak. Tak, to jest studium traumy i po prostu męska dominacja. I rozczarowania życia. I jeszcze chciałem powiedzieć, że główną rolę gra, znaczy nawet dwie role gra Mark Ruffalo, czyli... Ruffalo. O, dobra. Jestem z Polski. Mark Ruffalo. Hulk. To jest jego taki comeback, ponieważ właśnie wspomnianego przez ciebie Hulk
miał grać tylko, żeby spłacić rachunki, żeby się pojawić po prostu od czasu do czasu u Marvela, bo warto, no to niestety umowa, którą podpisał i też jakby te części Avengersów, które powstawały, były tak dominujące w jego życiu, czy stały się tak dominujące w jego życiu, że nie znalazł miejsca na wiele produkcji. I tutaj faktycznie on również jest producentem wykonawczym, więc ewidentnie wybrał ten projekt, żeby się w tym miniserialu pojawić. I towarzyszą mu wspaniałe aktorki amerykańskie. I to jest Melissa Leo. Rosję Donald Trump uwielbiam. Jest również Archie Panjabi, jest Imogen Poots, jest Julia Louis, która jest wspaniała. I uwaga, moja Catherine? Ukochana Catherine Han. Oh. Po prostu, jak tylko ją zobaczyłem w kredytach, to jakby... No można życie jej oddać po prostu, nie? Tak, możecie ją znać z Złych Mamusiek między innymi. Ona zawsze mówi o broszce. I w pierwszym odcinku pojawia się na chwilę i kradnie scenę, więc generalnie nawet dla niej warto to obejrzeć. I tak, w pierwszym odcinku poznajemy tych dwóch braci, bliźniaków. Dominik jest sfrustrowany. Catherine Henry jest jego byłą żoną. Jeszcze nie wiemy dlaczego, jakby dlaczego się to małżeństwo rozpadło i tego dowiadujemy się później, więc nie będziemy spoilerować. Znaczy dopiero w drugim odcinku. No, już powiedziałem, że oglądam dalej, ale... A ten drugi brat, Thomas... Nie miał tyle szczęścia w życiu, ile tak, ten pierwszy. Tak, tam jest dosyć ostro i generalnie... Ma dużą schizofrenię. Tak, też. Ma dużą schizofrenię, tam wszystko ma i generalnie ucina też sobie... Maczetę, tak. Ucina sobie maczetą rękę w bibliotece miejskiej. No bo gdzie? No bo gdzie można. I robi to dlatego, żeby oddać się Bogu. No bo komu można się oddać? Generalnie też właśnie cierpi na manię prześladowczą, ma wrażenie, że go obserwują, że śledzą i wiem, że to trochę się z tego podobne do ciebie. To ja tak mam, sorry. Oglądam się za prawe ramię codziennie. Ja zasnąłem 3 razy. Ja nie zasnąłem w ogóle, jestem zachwycony, zwłaszcza późniejszymi odcinkami. Uważam ten serial za jeden z najlepszych seriali w tym roku na pewno. I on jest mega smutny, bardzo mega jest depresyjny. Smutny. Ja chciałem się pociąć po tych pierwszych odcinkach. I okej, mówiłem, że podobne wrażenie możecie uzyskać oglądając Normal People i to jest krótsze po prostu, ale wydaje mi się, że ten serial jest bardziej dojrzały. Aktorsko też jakby siłą rzeczy, no bo ci aktorzy są no już weteranami, weterankami Hollywoodu, generalnie wygrywa jakby z tymi młodymi dzieciakami, którzy grali w Normal People. I to też dlatego, że jakby ten cały świat tam, on jest tak faktycznie taki przygnębiający, mokry, jakbyśmy oglądali... Szary, tam nadziei brakuje w tym serialu. Jakbyśmy oglądali Bezsenność w Seattle, tylko która jest nie komedią romantyczną, a dramatem psychologicznym, nie wiem, spod znaku, nie wiem kogo, Lyncha czy kogoś, jakby to generalnie, no, smutek po prostu dominujący. Silnia ze smutku. Ale to też jest tak, że jakby ci bohaterowie są tak naznaczeni przez życie, bo tych bliźniaków wychowuje matka, która umiera na raka. Jak ta kobieta, w sensie Melissa Leo gra tę matkę, jak ona przedstawia tę chorobę, to jest coś niesamowitego, aż mam gęsią córkę, ja teraz o tym mówię. Ona jest tak namacalna, ta choroba w jej wykonaniu, że po prostu emanuje z telewizora czy z laptopa. Mamy też Catherine Han, która pojawia się, jak wspomniałem, na moment i wiemy jakby już po grze ciała, po ruchach, po jakichś tam słowach, że coś się wydarzyło bardzo, bardzo traumatycznego w ich życiu. No i ta frustracja u Dominika, czyli tego brata, który nie odrąbał sobie ręki, jest taka irytująca, taka właśnie przyciskająca ciebie i jego jakby do ziemi. On cię zabiera po prostu razem ze sobą, jako ten bagaż i niesie cię przez cały ten odcinek. Wiem, że to jest robota tego reżysera, nie? Jakby w sensie, że widać te jego takie elementy wspólne. I ten serial jest też świetnie sfotografowany. Jak właśnie mówiłeś o Never Have I Ever, że nie do końca tam ta praca kamery dała radę. Tutaj jest to absolutnie fantastyczne. Gdzieś mi to na myśl przyniosło jakiś Twin Peaks na przykład. Tak, znaczy jest to niezwykle klimatyczne, tylko że ten klimat jest taki bardzo pesymistyczny. Ja nie wiem, czy to jest kwestia tego, czy jakbym obejrzał na przykład ten serial pół roku wcześniej albo pół roku później, nie w tym czasie pandemicznym, kiedy wszystko jest takie pesymistyczne i kiedy ta nadzieja faktycznie ucieka nam na prawo i lewo,
inaczej bym odebrał ten pierwszy odcinek, ale ja nie mam ochoty oglądać kolejnych, bo się zastanawiam, co jeszcze może się wydarzyć. A szczególnie, że poprzez tą plątaninę czasową wiemy, że w przyszłości też nie jest dobrze. Obserwowanie takiej drogi rozpaczy, gdzie nie masz nadziei na jakieś dobre, szczęśliwe zakończenie i na jakieś przebłyski takie pełne nadziei, dla mnie jest opowieścią, której ja nie chcę podążać, bo jednak wolę wybierać te wersje lekko optymistyczne. Ja już rzeczywiście się zdradziłem i powiedziałem, że uwielbiam. I czy mam nadzieję na dobre zakończenie? Nie. A już ile widziałeś, przyznaj się? 2,5. Więc jakby generalnie nie obejrzałem pół, bo wczoraj po prostu za późno zacząłem. Powiem jeszcze jedną rzecz. Wielką sztuką jest granie samemu ze sobą. Najważniejsze przecież, szczególnie w scenach, które oni są razem ze sobą, to jest odbijanie tej przysłowiowej piłeczki albo pałeczki, w zależności od jakiego, do jakiego spotu chcemy nawiązać. Zapominamy, że Raffalo gra dwie postaci. Tak. I jeszcze słuchałem wywiadu z Rosji O'Donnell, która gra... to nie jest terapeutka, to jest osoba, która po prostu pracuje chyba w szpitalu psychiatrycznym. No, że najpierw kręcili te sceny z tym grubszym, czyli z grubszym Raffalo, czyli z tym kolesiem, który odrąbał sobie rękę. No i po jakichś tam, nie wiem, miesiącu czy dwóch, Mark musiał schudnąć. No i faktycznie spotykałem się gdzieś w jakiejś kuchni i Rosy go nie poznała. O, to fajnie. Więc jakby ta metamorfoza może nie jest aż tak widoczna na ekranie, ale wydaje mi się, że po prostu jakby też w prowadzeniu postaci jest to tak bardzo silnie odbite. I nawet tylko dlatego, jakby w sensie, wiesz, przez to, że widzimy tego aktora głównie w Avengersach, które uwielbiam, ale no wiadomo, że to nie jest dramat w 100%. Avengers ci jako dramat. No trochę tam jest. Halo? Jak Iron Man umiera, łezka się mogła zakręcić. I co? No i po prostu sobie przypominamy, nie? Że to jest świetny aktor. Także, jeżeli lubicie traumy, sytuacje, w których nie ma dobrego wyjścia, jeżeli uwielbiacie pesymizm i czarne scenariusze, to ten serial jest dla was. A tak naprawdę to kawał dobrego kina artystycznego, świetnie spotletowanego, które jednak gubi tę nadzieję i jeżeli potrzebujecie takiego wsparcia emocjonalnego, żeby na przykład stwierdzić, że wasze życie jest dużo lepsze, to polecam. Ja nadzieję zgubiłem dawno temu. Jakby upadła i już jej nie znalazłem. To teraz może coś, co podniesie nasze nadzieje. A poczekaj, też taki wyrok oficjalny. Polecasz? Bardzo. Ja też polecę. A co? To teraz serial, który mnie zachwycił z tych czterech najbardziej, ze względu na kreacje aktorskie, bardzo luźne podejście do tematu życia carycy Katarzyny Wielkiej. Bardzo luźne. Bardzo luźne. Nawet w tytule jest to nawiązane, co już mi się podoba, bo na pierwsze 10 sekund już do ciebie mrugają okiem twórcy serialu. Serial nazywa się The Great, po prostu Wielka. To my new wife, the Empress of Russia. It is... No, you don't talk, my love. Oh, of course. I don't want to kill you. You're not a bad person. I could kill you. You are a bad person. Jednym z jego twórców jest Tony McNamara. Możecie kojarzyć jego nazwisko z 91. gali rozdania Oscarów, gdzie był nominowany za Faworytę z Oliwią Colman, którą napisał i chyba zakochał się bardzo w tym okresie i w filmach kostiumowych, na które patrzy się nie przez pryzmat właśnie takiej kotary zakurzonej, bo napisał ten serial. Zresztą najpierw napisał sztukę teatralną, którą również zamienił na scenariusz, a potem, kiedy spojrzał na życie carycy Katarzyny, które rzeczywiście jest bardzo obfite w różne wydarzenia, niezwykle mądra postać to była, mimo że zagrabiła Polskę. Ja się nie dziwię, też bym zagrabił. To uznał, że lepiej to opowiedzieć w serialu i sprzedał ten serial jako 6-sezonową opowieść o Katarzynie. Jestem bardzo ciekaw, czy te wszystkie sezony zostaną zrealizowane, ale mamy do czynienia z pierwszym sezonem, którego 10 odcinków jednocześnie debiutowało w kilku miejscach na świecie, bo to i Australia, i Stany na wielkiej platformie Hulu i mamy możliwość w Polsce na HBO Go oglądania tego serialu. I tam jest taki powiew świeżości. Już od pierwszych scen, gdzie Elle Fanning, czyli młodsza siostra Dakoty Fanning, na huśtawce opowiada i marzy o swojej przyszłości. Wspaniale jest potytowana ta postać. Mamy do czynienia ze świadomą, oczytaną, pełną romantycznych wyobrażeń Katarzyną, która musi zderzyć się z taką rosyjską, dworną opatrznością, nad którą czuwa bardzo prosta, swawolska przygoda. Przede wszystkim czuwa nad tym wszystkim szowinizm i męska dominacja i też głupota tychże ludzi. Jakby The Great jest takim serialem czy taką produkcją bardzo ostatnio popularną, właśnie też pewnie dzięki Faworycie,
która leży obok historii. Tak. I to jest bardzo fajne określenie, bo tam prawd historycznych, no to raczej nie można się doszukiwać. Bohaterowie są bardzo współcześnieni, pojawiają się, nie wiem, chociażby bohaterowie o różnym kolorze skóry. Tak. Co jest oczywiście mrugnięciem do dzisiejszego widza i do jakby problemów, czy sytuacji, które zna z dzisiejszego życia, czy z dzisiejszej prasy, mediów i tak dalej. I no generalnie serial jest o tym, jakby serial pod płaszczykiem kostiumu opowiada o kobiecym empowermencie, o tym, że właśnie kolesie zawsze będą chcieli zagarnąć tę władzę, nieważne, czy będą mieli rację, czy nie. I w pierwszym odcinku faktycznie jest takie zderzenie, że Elle Fanning, czyli Katarzyna, zostaje wydana za mąż za cara Rosji. Jak mówiłeś o tej huśtawce, no to jest tak, że ona marzy, ma taką romantyczny obraz tej miłości, tego związku, co to będzie, jak ona tam pojedzie i będzie na tym dworze. No i oczywiście rzeczywistość jest inna, no generalnie jest do i dosyć, że ten... Jakby... Od razu słychać, że Kuba jest pisarzem. No i tam jest tak, że no, żona po prostu ma być. Jakby ma dać potomka i nic tak, więcej. I nic więcej. Absolutnie nawet nie chcą. Tam są wspaniałe sceny, w których na przykład ona pyta te damy dworu, co oni robią całe popołudnie, co one robią. I mówią, rzucamy piłkę i oni nam ją podają i tyle. No bo to też jest tak, że kobiety tam nie potrafią czytać, nie są wyedukowane i po prostu mają jakby spełniać taką rolę... Towarzyszek, po prostu. Towarzyszek, ale chyba nawet nie tych mężczyzn towarzyszek, tylko towarzyszek, tak, po prostu mają być taką ozdobą. Towarzyszek sytuacji. I wiesz co, ja mam z tym problem taki, że jest to serial generalnie komediowy i... Nie jest aż tak komediowy. Ma zalążki komedii, to prawda. To jest, no bo jakby pierwszy odcinek, ten pilot, on pokazał reżyserowi Faworyty. Mm-hmm. On się nazywa jak zaklęcie z Harry'ego Pottera. Yorgos Lanthimos. No, jak z Harry'ego Pottera. I co? I pokazał mu ten pilot i faktycznie dzięki temu został współscenarzystą Faworyty. I jakby bardzo, bardzo ta Faworyta, ten klimat jest obecny. No, obecny. Te zwierzęta, które tam chodzą po tym korytarzu, jakieś kury, coś tam, nie? Ten niedźwiedź, to, że oni tam spacerują na przykład i na jakby... Rekreacja polega na tym, że ludzie spacerują po korytarzach, ale na przykład są takie, też takie smaczki, jak na przykład to, że kobiety noszą peruki jako kapelusz. To prawda. Więc jakby to jest super śmieszne i oczywiście Katarzyna już bardzo podirytowana tym zachowaniem właśnie mówi, że no to jest jednak trochę fopa. Ten serial jest kompletny w kontekście produkcyjnym. Także podąża za dialogami, bo wszystko inne jest tak naturalne, przynajmniej dla mnie, że nie zwracałem na to uwagi, na szczegóły, jak to zostało robione czy zrealizowane. Po prostu wszedłem w ten świat. On jest bardzo ładnie też stonowany kolorystycznie. Za każdym razem, jak się pojawia ta Katarzyna, to widzisz jakąś nową dawkę, dodatkową barwę. Fajnie jest muzyka przedstawiona w tej opowieści. I to, co mi się spodobało, nie wszystkie kobiety są jednakowe. Pewnie będę oglądać, ale to nie jest tak, że właśnie, że chcę po prostu, że teraz pobiegnę do domu i włączę sobie wielką. A ja mam taką ochotę to zrobić właśnie. Dla mnie to jest taki powiew świeżego powietrza w tym wszystkim, co oglądamy. Być może dlatego, że my, szczególnie ty i ja, oglądamy bardzo, bardzo dużo różnych rzeczy każdego dnia, to ja cały czas czekam na seriale, które mnie zaskoczą i ten zaskoczył mnie bardzo pozytywnie. Miło patrzeć na tak kompletnie zaopiekowany serial od A do Z. A miałem takie odczucie, że i na planie ze względu na małe szczegóły, o których ty mówiłeś, jak i postprodukcyjnie to jest bardzo dobra produkcja telewizyjna. I ja wielką polecam. To bardzo miłe zaskoczenie dla mnie. No, ja w sumie też. To tyle z czterech nowości, które trafiły na nasze małe ekrany. Przechodzimy teraz do sekcji podcastu, którą bardzo lubimy. Nazywa się to Polecamy. Polecamy. Tutaj mówimy zawsze o rzeczach, które oglądamy, które czytamy, tudzież których słuchamy. Kubo, co na pierwszy plan? Myślę, że najpierw powinniśmy powiedzieć, że chcieliśmy polecić to samo. To prawda. I oddałem tę przyjemność Patowi, więc polecę coś, co również uważam za rzecz ciekawą i wartą sprawdzenia. Jest to film netflixowski, który się nazywa Half of It. I run a business writing essays for people. Maybe you can make me sound smart. Dear Astor Flores, I'm in love with you. You want a letter about love? I'll write you a letter about love. Film w reżyserii Ali Zhu. Jest to bardzo symptomatyczna produkcja dla Netflixa, która reklamowana jest jak taki inny film, który się nazywa To All the Boys I've Loved Before, ale według mnie jest bardziej inteligentniejsza.
O. I bardziej oddaje prawdziwe życie, może tak. I opowiada o Eli Chu, która jest w liceum, opiekuje się ojcem, który nie mówi właściwie po angielsku i uczy się języka ze starych filmów amerykańskich, między innymi z Casablanki. I Eli pisze wypracowania na zlecenie w swoim liceum, co jest super akurat w tym temacie, to, że jej nauczycielka angielskiego gra mama Hany Horvath z Girlsów i ona wie, że ona te eseje czy te wypracowania faktycznie pisze i ona jej kibicuje. Mówi, że jesteś w ogóle super i powinnaś iść do koledżu i zostawić tego jakby w sensie, no nie, bo ona się tym ojcem opiekuje, bo matka umarła i generalnie jest, no wiesz, zależna jakby, nie? Także faktycznie oddaje się, nawet pracuje za niego poniekąd, bo on ma ewidentnie depresję, o której się nie mówi. Pewnego razu chłopak, który ma na imię Paul, prosi ją, aby napisała za niego list miłosny do Aster, do dziewczyny, takiej bardzo, bardzo ładnej dziewczyny, której się kocha. List miłosny, co to, 1495 rok? Super, ale pamiętaj też, że To All the Boys I've Loved Before też był oparty na listach. Mm-hmm. I to jest bardzo romantyczne. Ale czego Paul nie wie, to, że właśnie Eli również jest zakochana w tej dziewczynie. I wiesz, niby to jest taka komedia romantyczna, ale jednak nie do końca, bo finalnie okazuje się, że to jest film nie tylko o dojrzewaniu, odkrywaniu własnych emocji, własnej tożsamości, ale też o przyjaźni, co się rzadko zdarza. Polecasz opowieść o przyjaźni, która skrywa się pod przykrywką komedii romantycznej na Netflixie. No właśnie, to nie jest komedia romantyczna, ale jest na pewno to film o przyjaźni, poznawaniu siebie i rozkrywa się w liceum, ale to jest naprawdę bardzo, bardzo inteligentne kino i generalnie jak na film telewizyjny spod sztandaru Netflixa, czy ze sztandarem Netflixa, z pieśnią na ustach, polecam. To jest film, który nazywa się The Half of It, to poleca Kuba, a jednocześnie razem chcieliśmy polecić najnowszy stand-up Hanny Gadsby, którą możecie kojarzyć i właściwie którą świat poznał dzięki serialowi Please Like Me z Australii. Okay, Następnie Hanna pojawiła się w stand-upie na net, wywołała wielką burzę i pytania o gatunek stand-upowy, ponieważ postanowiła złamać napięcie, zrobić coś bardzo nietypowego, czyli opowiedzieć swoją traumatyczną historię w środku materiału, który z założenia miał być komediowy. I zrobiła to genialnie, jest niezwykle inteligentną osobą, a teraz wraca z stand-upem, który łączy sztukę, łączy niesamowicie ważne obserwacje dotyczące życia codziennego, ale też walczy z takimi systemami patriarchalnymi, kwestią i postrzeganiem kobiet w historii, nie tylko dzisiaj, ale też kobiet w malarstwie, w literaturze i robi to niezwykle błyskotliwie. If you're here because of Nanette, why? Had I known just how wildly popular trauma was going to be in the context of comedy, I might have budgeted my shit a bit better. To jest wspaniałe, że za każdym razem, kiedy pada joke z punchline'em w tym stand-upie, nie masz wrażenia, że jesteś na jakimś nudnym wykładzie, tylko tak jak w przypadku Kuby, jak dzisiaj opowiadał mi poza mikrofonem, kiwał się ze śmiechu na podłodze. To kiwał to jest za mało powiedziane. Może najczęściej w tym podcaście nie słuchaj tego po moim głosie, ale czasami się śmieję. Dosłownie rżałem, rzucając się po dywanie. Również się popłakałem i mój pies patrzył na mnie jak na idiotę. Kocham absolutnie Douglasa, tak? To tak się nazywa? Tak się nazywa jest stand-up, tak. Nanette wprowadziła szczerość w takim formacie, w sensie, że jakby używanie szczerości w formie komediowej, no rzadko się zdarza, w sensie aż tak, taka praca nad samym sobą, nad samą sobą, jak w Nanette, rzadko jest widoczna w stand-upach i dla mnie Douglas jest kontynuacją, być może, to było pewnie dla niej bardzo trudne, no bo sama mówiła w Nanette, że odchodzi od komedii. Tak, że to ostatnia rzecz. A tu jednak, no halo, jestem. I przez to, że to nie jest Nanette, Douglas jest, wydaje się, lżejszy. Jakby tam jest więcej powietrza, nie ma tego tension jej, aż tak. Ale cały czas Gatsby operuje na znanych sobie elementach, czyli mówi o mizoginii, o szowinizmie, o historii sztuki, która to jest najlepsze, musicie to zobaczyć, to jest najlepsze. Ona wyłapuje takie wspaniałe smaczki z malarstwa, z obrazów, o których pewnie przechodziliśmy wiele razy i tak, oglądaliśmy w sensie wiele razy. Pokazuje, jak kobiety były uprzedmiotowiane
wtedy pokazuje, jak są uprzymiotowane dzisiaj. Ale też wspaniale nawiązuje do Wojowniczych Żółwi Ninja. Porusza Harry'ego jednocześnie Pottera. Tak, do Harry'ego. Super też kontroluje ruchy antyszczepionkowe. I to jest wszystko w jednym stand-upie, słuchajcie. Tak. A żart na koniec? Ta puenta? Tak. Uważam, że no, jeżeli lubicie stand-upy, nie każdy lubi, to jest po prostu, no, jakby mus. To jest jeden z najlepszych stand-upów, jakie widziałem, a oglądam tego bardzo dużo. Tak, zaraz po Ali Wong i po Baby Cobra i non-stop się śmiałem, to prawda. Tak. Polecamy. Tak, bardzo polecamy. Przez łzy. I tym samym do końca dobiegł nasz kolejny odcinek. Bardzo dziękujemy i do usłyszenia za tydzień. Kuba Wojtaszczyk. Nara i Pat Tomaszewski. Do usłyszenia. Nie spać, słuchać. Producentem podcastu jest Estrada Poznańska. Wszystkie odcinki znajdziesz na estrada.poznan.pl. Hey, ho, dalej,